Szpilkostrada na początku przyszłego roku. Biorąc pod uwagę panie wychodzące na spacer. Wyróżnienie dla uzdrowiska Cieplice. Jest to dla nas duży zaszczyt być już w gronie nominowanym, a więc na podium. Poszukiwanie kaplicy świętego Wolfganga. Według informacji stała tam już od XII wieku, czyli wcześniej niż kościół Erasma i Pankracego. Piątek, 6 dzień listopada. Paweł Guszała, witam, zapraszam na serwis informacyjny. Szpilkostrada, wózkostrada, ciąg pieszo-jezdny, który będzie ułatwiał poruszanie się osób z niepełnosprawnością, a także pieszych w centrum Jeleniej Góry, powstanie w przyszłym roku. Tak wynika z deklaracji władz miasta. We Wrocławiu funkcjonuje już szpilkostrada, jednak według prezydenta Użniaka u nas nazywać się to będzie wózkostrada. W głównych zamierzeniach władzom miasta zależy, aby poprawić komfort spacerów zarówno mieszkańców Jeleniej Góry, jak i turystów w ścisłym centrum. Ciąg pieszy, w którym wymieniona zostanie kostka brukowa, rozpocznie się przy kościele garnizonowym i zakończy przy pasażu grodzkim. Biorąc pod uwagę panie wychodzące na spacer z małymi dziećmi, gdzie wyjeżdżając wózkiem stwarza to bardzo duży problem, przejazd przez kostkę tą dużą, łamaną, która jest na jezdni, przede wszystkim wzdłuż ulicy Konopnickiej. Wózkostrada planowana jest na przyszły rok, z prostego powodu. Swoje prace w pierwszej kolejności musi zakończyć zarówno gazownia, jak i spółka Wodnik. Wzdłuż ulicy Konopnickiej i 1 maja gazownia ma do wymiany sieć swoją plus przyłącza i planowała to na lata po 2016-2017 roku, czyli tak de facto jakbyśmy my skończyli, to by wchodziła gazownia, żeby wymieniała swoją magistralę główną plus te wszystkie przyłącza. Dlatego też rozpoczęliśmy rozmowy z gazownią i z Wodnikiem odnośnie kompleksowej wymiany sieci na tych wszystkich drogach, które będą remontowane. Pierwotnie na ten cel w miejskim budżecie zabezpieczona była kwota 1 000 000 zł. Prace budowlane na ciągu pieszo-spacerowym powinny rozpocząć się w drugim kwartale przyszłego roku. Uzdrowisko Cieplice zostało wyróżnione w prestiżowym plebiscycie Dolnośląski Gryf Gospodarczy. Jeleniogórska firma znalazła się w finale wśród 3 najlepszych podmiotów. Uzdrowisko Cieplice było jedną z 3 nominowanych firm do Nagrody Dolnośląskiego Gryfa Gospodarczego w kategorii za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju Dolnego Śląska. Jest to dla nas duży zaszczyt być już w gronie nominowanym, a więc na podium. Niestety wśród tych 3 firm wygrała inna firma, niemniej jednak dla nas jest to duże wyróżnienie i uznanie, ponieważ Nagroda Gryf Gospodarczy jest to przyznawana przez kapitułę, składa się ze znamienitych osób i ekonomistów, ludzi biznesu. Jest to nagroda prestiżowa, bo przyznawana zupełnie za darmo. W tegorocznej 12. już edycji plebiscytu wzięło udział ponad 200 podmiotów. Z nich wybrano 3 najlepsze, w tym właśnie Uzdrowisko Cieplice. Sporo poczyniliśmy inwestycji. Są to inwestycje kilkunastomilionowe na poziomie 20 000 000 zł, dzięki czemu mamy nowoczesną bazę zabiegową, nowoczesny sprzęt i przede wszystkim nowoczesne miejsca hotelowe. Ja dodam tylko także, że doskonała, wykwalifikowana kadra to razem daje produkt o bardzo wysokiej jakości i cieszy nas to, że jesteśmy zauważani nie tylko w regionie tutaj lokalnie, ale także na Dolnym Śląsku. Dyrekcja Uzdrowiska Cieplice nie zamierza poprzestać na tym jednym wyróżnieniu. Kolejne inwestycje mają wzmocnić pozycję naszego miasta na rynku miejscowości leczniczych. Nie tylko w kraju, ale i za granicą. Nasza redakcja została poinformowana przez jednego z przewodników sudeckich o prawdopodobnym odkryciu lokalizacji kaplicy świętego Wolfganga. Gdyby informacja ta się potwierdziła, oznaczałoby to znalezienie najstarszego miejsca sakralnego w Jeleniej Górze. Tutaj jest wzgórze Bolesława Krzywostego, dawniej Hausberg, czyli Góra Domowa, a obok taki punkt z krzyżem, w tym miejscu była Góra Krzyżna, stał krzyż, ale według informacji zawartej w słowniku geografii turystycznej Sudetów, Kotlinia Jeleniogórska, pisze, że tam była kiedyś kaplica zniszczona przez husytów, potem była kaplica odbudowana, zniszczona w czasie wojny 30-letniej, no i w jej miejscu stoi w tej chwili krzyż. I będąc na spacerze parę dni temu, postanowiłem zobaczyć, jak ta góra wygląda i stwierdziłem, że
położenie kamieni na szczycie góry wskazuje na to, że tam jednak stała kaplica i warto byłoby się zainteresować. Z naszą kamerą w towarzystwie przewodnika sudeckiego udaliśmy się w miejsce pierwotnego położenia Jeleniej Góry. To na tym terenie Sławomir Stankiewicz rozpoczął poszukiwania śladów po byłej kaplicy świętego Wolfganga, patrona Drwali. Obiekt ten został ujęty w kilku źródłach historycznych, jednak jego dokładna lokalizacja do dziś pozostaje niewiadomą. Według geografii turystycznej Sudetu, słownika, kaplica miała tutaj już powstać w XII wieku, no i ona służyła niedaleko położonemu zamkowi. Najpierw był gród obronny XIV-wieczny, o czym mówią wykopaliska, i zamek, i ona miała służyć jako obiekt sakralny dla pobliskiego zamku, czy być może pobliskiej osady. Dodatkowym niuansem historycznym w tej sprawie może być fakt, że wedle źródeł kaplicy należałoby szukać nie na wzniesieniu, lecz na jego zboczu. Mniej więcej w miejscu obecnego masztu wysokiego napięcia. Nie jest to możliwe, żeby kaplica stała na zboczu. Musiano by tam wykopać ziemię, splantować, i ślad mówi cały czas, i dokumenty mówią o szczycie. Tak jest moje przypuszczenie. I tu należy podkreślić, że są to jedynie domniemania. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielem środowiska archeologicznego w Jeleniej Górze. Dowiedzieliśmy się, że na tym wzniesieniu prowadzone już były niegdyś badania metodą powierzchniową i niczego nie znaleziono. Jednak co ważne, nie wykonano prac odkrywkowych. Kilka tygodni temu powołany do życia został nadodrzański klaster ekonomii społecznej. W skład tej organizacji wchodzi Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Nadodrzański klaster zainicjowany został w Jeleniej Górze w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W tym celu przedstawiciele KSON-u podpisali porozumienie, na mocy którego do współpracy zaproszone zostały sejmiki ze Szczecina, Gorzowa, Zielonej Góry i Wrocławia. Kierowane po to, aby wykorzystać te elementy zamieszkiwania rejonu przygranicza, możliwości ściągnięcia ze strony naszych zachodnich sąsiadów z trzech landów, z Saksonii, Brandenburgii i Pomorza Przedniego, tych najlepszych wzorców, które tam są stosowane wobec osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji także i to, aby te rozwiązania wdrażać nie tylko w poszczególnych województwach, ale w całym pasie zachodniej Polski. Do współpracy zaproszeni zostali także przedstawiciele Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, której to studenci będą wykonywać prace badawcze. Jeżeli chodzi o same przedsięwzięcie, to dzięki niemu sejmik złożył dwa projekty aktywizujące osoby niepełnosprawne. Pierwszy dotyczy oceny wdrażania konwencji ONZ o osobach niepełnosprawnych i jesteśmy w trójce z całej Polski, licząc na to, że obecnie procedowanie merytoryczne będzie rozstrzygnięciem dla nas dobrym. I drugi wniosek, który już jest faktem, dotyczy on w sumie bezpiecznej szkoły. To jest program także ogólnopolski, na który już sejmik jako lider otrzymał dotację w wysokości 8 milionów złotych. To jest projekt na 40 miesięcy. Współpraca rozszerzona została także do przedstawicieli środowisk niepełnosprawnych z Opola i Wielkopolski. Zatem można powiedzieć, że nadodrzański klaster ekonomii społecznej sięga teren całej zachodniej Polski. I tą informacją kończymy kolejny serwis informacyjny. Dziękuję bardzo za uwagę. W imieniu całej redakcji życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.